tutaj nasze radio, tak FM Eurokończyta, Barbie Baby Langstrom Extra. Państwo zobacz, że ten rok 1968, tak? No, no, mnie nie było właśnie wtedy w Warszawie i bardzo dobrze, że nie było, bo przecież te szkoły, żebym tutaj się uczyła, w tych szkołach była, proszę Państwa, to aby mi to wszystko zepsuli, moje talenty, tak? Talenty. No, a tu handel znowu. Jak nie Ruska, to Chinka. Jak nie Chinka, to Mongołka. Jak nie Mongołka, to Greczynka. Jak nie ta, to tamta. No, jesteśmy w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą. Tutaj miałam, proszę Państwa, przeprowadziłam wywiad z Mikołajem takim, z Brodą. On już umarł. Mieszkał na Grójeckiej 19 bloku, gdzie balkoniki, i opowiadałam, że facet 400 zł brał od niego. Tak w Warszawie biorą. I to od bezdomnego, bo on sprzedawał takie czasopisma tam na Centralnym, potem go przepędzili, to stał tutaj, rozdawał po 5 zł, a wcześniej po 2,50 i zarabiał na tym, bo to był jego chleb. Mieszkał takiego faceta, jakiegoś kolejnego dziada, na, proszę Państwa, Grójeckiej 19, jak się powtórzę, specjalnie i celowo, a edukacyjnie tam, gdzie jest dekada, klub, gdzie Prońko śpiewała przy mnie dosłownie, mówię, śpiewaj, śpiewaj. Także szatan Wieśka powiedziała, że Stalin i jego macki są w Warszawie, są szpiedzy komunistyczni. Uważaj, 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 bo ciebie zjedzą. Uważaj.